Siema, 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 Motorodwad TV. Pokażę wam dzisiaj kilka motocykli, jakie mamy i kładów na serwisie. Tu mamy takiego Polarisa Fenixa 200. Dosyć ciężki temat ze względu na dostępność części. No niestety ktoś tutaj nie wymieniał w ogóle oleju i zatarł ten silnik. Tutaj mamy już wstępnie rozebrany. Tu jest naprawdę przekorzuch, można powiedzieć, w tych karterach. Taki śmieszny silniczek na CVT. Tu mamy wariator taki typowy do tego silnika. No i co tam wam mogę jeszcze pokazać? Tutaj mamy Peugeota. No, taki serwis był ogólny w tym Peugeocie, pasek i tak dalej. Pokrywa filtra idzie do wymiany, dlatego że jest spęknięta tam w jednym miejscu. No nie może tak być. Tu mamy do zablokowania motocykl taki Derby Senda. To jest Senda chyba, nie Kasper? Co Kasperek? Co? To jest Senda, nie? Tak, to jest Senda. Derby Senda. No i po prostu zrobiliśmy blokadę, żeby nie jechała więcej niż 45 km na godzinę. Tam mamy Husqvarnę, problem z wtryskiem, po kapitalnym remoncie silnika wyszło, że wtrysk też jest uszkodzony. No i nie chcę zapalić ten motocykl. Tutaj mamy Kawasaki VN. No i kompletny przegląd robimy temu motocyklowi, włącznie z regulacją zaworów. Taki kompleksowy przegląd, wymiana filtrów, oleju, powietrza, no i oleju oczywiście. Filtr, no taki widać, że już swoje przeżył. Jest dosyć zabity. Tutaj te uszczeleczki zaworowe ciekły, więc one dosyć drogo tam z oryginału te uszczelki wychodzą. Prawie 400 zł za dwie. No ale trzeba będzie to wymienić, dlatego że po prostu to ciekło. Tak to tutaj wygląda. Dziwnie, bo... Znaczy dziwnie, no. Taka konstrukcja silnika. Mamy regulację zaworów poprzez płytki zaworowe. Także tak dosyć niedostępnie, można powiedzieć. Gaźniczek się właśnie tutaj myje już. Mam w środku. No i tyle, no. Jakaś kosiareczka znajomego. Tu mamy zabytkowe motocykle w jednym wali. Pozdrawiamy pana Szczykutowicza, który nam zostawił te motocykle. I Boston Port, oczywiście, najlepsze ryby. No i tak to wygląda, nic więcej tutaj wam nie będę pokazywał. Tam mamy na stole jakieś zawieszenie, Mateusz robi do KTM-a bodajże, w którym w ogóle nie było oleju. Tam CF Moto, które kończymy, sondy Lambda nam przyszły, także będziemy to składać. Nie miesza już płynów, tam była masakra w silniku. A wrzucę może zdjęcie tutaj. W tym filmie zobaczycie, jak to wyglądało. Ktoś, kto to składał, no nie wiem, jak to nazwać, sami to ocencie. No i tyle, trzymajcie się, serdecznie pozdrawiamy, zdrowia dużo życzymy, siema.